życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. W historii każdego państwa, miasta, wioski, parafii są dni, które wpisują się na stałe w pamięć. Dzisiaj, przekraczając progi tej świątyni, chcemy sobie przypomnieć taki właśnie dzień, kiedy przed 25 lat dekretem księdza kardynała Mariana Jaworskiego została powołana do życia wasza wspólnota parafialna. Nie były to łatwe czasy. Odradzający się Kościół, biedny i zniszczony, dźwigał się z ruin. Tutaj w Rzęsnej nie było nic. Trzeba było zaczynać od zera. Ci, którzy towarzyszyli pierwszemu proboszczowi, księdzu Wiktorowi, pamiętają dobrze, jaka była to droga przez mękę. Ile trzeba było pokonać przeszkód, aby stanął ten Kościół wraz z całym zapleczem duszpasterskim. Tym wszystkim wspierał go jego krajan, ksiądz dzisiejszy, ksiądz biskup Marian Buczek. Dzisiaj po 25 latach stajemy tutaj i wpatrując się w oblicze Jezusa Miłosiernego, dziękujemy za to wielkie dzieło, z którego zrodziła się ta wspólnota parafialna. Dziękujemy, że to wezwanie zapisane na obrazie Jezu, ufam Tobie, stało się widzialnym znakiem Bożej opatrzności. Ta świątynia parafialna jest znakiem historii, jaka tutaj się dokonała i pozostanie na zawsze świadkiem tych wydarzeń. Dzisiaj, spoglądając w przeszłość, musimy widzieć również teraźniejszość i przyszłość tego miejsca, w którym człowiek rodzi się dla wiary, gdy w sakramencie Chrztu Świętego zostaje włączony do wspólnoty Kościoła, wspólnoty Ludu Bożego. Dziękujemy za to miejsce, w którym dokonuje się wielki akt miłosierdzia względem grzesznego człowieka, gdy podczas spowiedzi odradza się w nim łaska uświęcająca, pozwalająca podejść do stołu Komunii Świętej. To ta budowla jest również wieczernikiem tchnienia Ducha Świętego, gdy podczas bierzmowania osoba dojrzała w wierze przyjmuje dary tegoż Ducha. Z tej świątyni wychodzą połączeni sakramentalnym węzłem nowożeńcy, aby wyruszyć we wspólną drogę ku świętości, żyjąc w rodzinie i wychowując po katolicku swoje dzieci. W tym miejscu wyczekuje Bóg ludzi chorych, ofiarowując im sakrament umocnienia i zapraszając, aby swoje cierpienie połączyli z cierpieniem Syna Bożego, ofiarowując je za zbawienie grzeszących i błądzących. Lubi moi, cio radi snu uroczystis, dozwolte wysłowety słowa podjak. Dziękuję świaszczennikam, jakim na protazicy 25 roków uwiszły do historii parafii, wykonujący pasterskie służenie. Nie można nie zgadaty dołgo spisku dobrogi ich, jakie dopomagali wspólnoty parafii u budownictwie chramu. Dziękuję im usim, bo zwyczajno po ludzku nie musieli, ale chcieli dopomogli. Dziękuję także wam, drogi parafiany, za wielką odwagę i żywą wiarę, a także za starania pro budownictwo chramu ta za turbotu pro cię świątyniu teper. Zgadujący minule, tworzymy współczesne, jakie wpływaje na nasze majątki. Współczesne oblicza jej spinoty cerkwy tworzy te wy, drogi parafiany.
Chcę wy zawyszyte najgódnim pokoleniam przykład wiery, rozumienia Ewangelii i życia u świti Bożego Słowa. Rozpoczynający nowy rozdział historii parafii, pamiętajmy pro te, że zawyszyte pisla sebe dobre ślady, jaki dadut zmogu inszym dijty po nim do Chrysta. Tymi ślidami powinny buty nasi dobre czynki, niewpinna modlitwa i pism, jaki z jogodni w kraju neobchitni i nam, i naszym wieczyzni. Tomu w cej roczysty dzień powtórzył słowa papy Benedykta XVI. Dajuczy ich wam, jak posłania w majbutnie. Przyjmij ich i niechaj one budą z wami budowani parafii i w codziennym waszym życiu. Podczas razem z papą Benedyktą proszę, żeby wy, stojaczy mocno nohami na ziemi, dywlali się w niebo, w toho, za jakim na protazi 2000 roku слідую покоління людей на нашій землі, знаходячи в ньому остаточну мету існування. Прошу вас, щоб ви, міцні вірою в Бога, активно брали участь в зміцненні Його царства на землі, царства добра, справедливості, солідарності і милосердя. Прошу вас, щоб ви відважно свідчили про Євангеліє перед сучасним світом, несучи надію Богом, страждаючим, покинутим, справним свободи, правди і миру. Прошу вас, щоб ви, роблячи добро ближньому і дбаючи про спільне добро, свідчили цим про те, що Бог є любов'ю. Прошу вас, перебувайте твердо у вірі, будьте міцні надією, будьте сильними в любові. Мої друзі, таку власне дорогу визначає дзісіша урочистость. Не тільки бовім дякуємо за те, що стало się tutaj udziałem was wszystkich, але з надією прагнемо otwierać się на Богу wiadomą przyszłość. On sam nas będzie prowadził. On sam, gdy Mu pozwolimy, czyni z nas wspólnotę wiary zapraszającą innych. Parafia nie jest bowiem jakimś miejscem zamkniętym. Nie jest i nie może być nigdy grupą zadowolonych z siebie ludzi, którzy odwracają się od innych. Ojciec Święty Franciszek w jednej ze swoich katechez o Kościele pytał, jaką misję ma lud Boży? Jasno wskazał, że jest w nią niesienie światu nadziei i Bożego zbawienia. Bycie znakiem miłości Boga, który wzywa wszystkich do życia w przyjaźni z Nim. Bycie zaczynem, który sprawia, że rośnie całe ciasto. Solą, która daje smak i chroni przed zepsuciem. Bycie światłem, które rozświetla. To prawda, że jest to postawa, która wiele kosztuje. To prawda, że często przeraża nas nieunikniona konfrontacja ze światem, który pomimo tylu doświadczeń zła ciągle idzie drogą zła. Dlatego za papieżem Franciszkiem pragnąłbym wam dziś w 25. rocznicę istnienia waszej parafianej wspólnoty z głębi serca powtórzyć, że rzeczywistość niekiedy mroczna, naznaczona przez zło, może się zmienić, jeżeli my pierwsi wniesiemy w nią światło Ewangelii, przede wszystkim przez nasze życie. Tak bardzo potrzeba dziś tego światła. Tak bardzo potrzeba światła płynącego z naszych parafialnych wspólnot. Potrzeba światła Chrystusa, by rozświetlało ludzkie drogi. Potrzeba światła, by oświetlało różne trudne sytuacje w naszych rodzinach i wspólnotach. Potrzeba światła, by nas przemieniało i czyniło odpowiedzialnymi
wobec innych. Albowiem żywa obecność Chrystusa, którą trzeba nas strzec, bronić i rozwijać, jest lampą, która oświetla nasze drogi, światłem ukierunkowującym nasze wybory, płomieniem rozpalającym serca, wychodzące na spotkanie Pana, czyniąc nas zdolnymi do pomagania tym, którzy idą drogą wraz z nami, aż po nierozdzielną jedność z Nim, Najwyższym Arcykapłanem, Miłosiernym Jezusem Chrystusem. Trwajcie na takiej drodze wraz z Waszymi obecnymi już pasterzami, księdzem Rafałem i Waszym proboszczem i księdzem Mikołajem Wikariuszem. Niech światło Waszej wiary tak świeci, aby inni, widząc Wasze dobre czyny i zaangażowanie, chwalili Boga, który jest drogą, prawdą i życiem. Amen.